Ta straszna historia dotyczy mojej babci. Nie ma jednego palca u dłoni. Kiedy babcia była w ciąży z moim wujkiem i ciocią, utknął jej palec w silniku kultywatora, a kiedy próbowała go wyciągnąć, został on odcięty. W tamtym roku wydarzyło się wiele złych rzeczy, a wokół nie było wiele osób, które zmarły lub ciężko zachorowały. Moja prababcia zabrała moją babcię do szamanki, zaraz po zakończeniu leczenia. Opowiedziały szamance o pechu, który jej otacza, i wszystkich wydarzeniach z tym związanych. Moja babcia pomyślała, że to jakieś bzdury, więc chciała zrezygnować i już miała wracać do domu, kiedy nagle szamanka wstała i krzyknęła: "Gdzie jest twój palec?" Jej oczy zrobiły się białe. "O nie! Dlaczego przyczepiłaś sobie palec w tym miejscu?" Moja prababcia, zaniepokojona krzykiem szamanki, zapytała, o co jej chodzi. "Palce tej kobiety weszły do jej brzucha!" Niecały miesiąc później urodził się mój wujek i ciocia. A kiedy babcia zobaczyła swoje dzieci, była przerażona. Oboje urodzili się z polidaktylizmem, więc oboje mieli po 6 palców u jednej nogi. Cóż, nadal nie wierzę w duchy i szamanów, ale ta historia naprawdę przyprawiła mnie o dreszcze.